Witam, zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić piękne ażurowe bombki na choinkę z samej starej koronki, na przykład z firanki. Takie bombki wyglądają również bardzo pięknie, jako samodzielna dekoracja, jeśli włożymy do nich LED-owe lampki. Nasze bombki będziemy robić z samej koronki. Aby koronka zachowała kształt kuli, musimy ją usztywnić. Do usztywnienia użyję kleju Wicolu, czyli takiego białego kleju do drewna, pomieszanego z ługą. To jest taki gotowy krochmal. Można również zrobić samemu krochmal. Ługę i krochmal mieszam w proporcji 1 do 1. Jeżeli ktoś nie ma ługi lub krochmalu, można wykorzystać sam klej Wicol. Można również wykorzystać sam krochmal. Aby naszej koronce nadać kształt kuli, wykorzystam zwykły balonik. Jeżeli nie napompujemy go bardzo mocno i ugniemy tak, żeby miał kształt kuli, to bardzo dobrze będzie spełniał swoje zadanie. Jeśli chcemy malutkie bombki, to możemy wykorzystać również takie małe baloniki do wody. Pierwszą bombkę zrobię z kawałków grubej bawełnianej firanki. Tutaj wzory są wyraźne, duże. Jeżeli bym je pocięła, to nieładnie by wyglądały. W związku z tym powycinam każdy konkretny wzór, poukładam na baloniku. Następnie lekko poprzeszywam ze sobą, pozwiązuję w zasadzie nitką i muszę do tego użyć igły, ale ta igła jest tępa. Jeżeli mamy zwykłą grubą igłę, to można ją zetrzeć na przykład na papierze ścielnym, żeby nie przekuć balonika. Nie musimy związywać nitką bombki wszędzie, bardzo dokładnie, tylko tam, gdzie wydaje nam się, że dziury będą zbyt duże. Zawsze potem można nitkę obciąć. Po wyschnięciu koronka nabierze kształtu kuli i będzie sztywna. Po skończeniu zostawiamy bombkę do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Ja zawsze wieszam takie bombki do wyschnięcia, podkładając pod nie jakieś naczynko, że spływający wicol w razie czego, żeby nie plamił mi stołu. Ale jeśli koronka jest zbyt gruba lub po prostu gruba, to czasami może to potrwać trochę dłużej. Także zostawiamy, aż bombka całkowicie wyschnie i będzie sztywna. Można obciąć nitki
bombka się będzie trzymała. Przewijamy balonik albo po prostu wypuszczamy powietrze. Kiedy przez dowolny otwór włożymy do środka lampki LED-owe, będzie przepięknie wyglądać jako samodzielna dekoracja. Jeśli nie mamy koronki z grubym wzorem, tylko taką drobniutką, cienką, to również możemy z niej zrobić piękną bombkę. Odmierzamy kawałek koronki długości obwodowi naszego balonika i wysokości równej połowie obwodowi balonika w drugą stronę. Na dolnym i górnym brzegu naszej koronki musimy zrobić nacięcia. Możemy tam też powycinać takie trójkąty, żeby powstały trójkąty, 4 albo 5 takich trójkątów, które potem ze sobą połączymy i które stworzą nam kulę. Jeżeli zrobimy tylko nacięcia, to później po prostu będziemy musieli to wycinać już namoczone w wikolu na balonie. Namoczoną w mieszance wikolu i ługi koronkę nakładamy na balon. Tam, gdzie się styka, możemy ją teraz przyszyć lub przywiązać, pamiętając o tym, że jeśli używamy igły, to musi ona być tępa. Następnie łączymy ze sobą ponacinane brzegi dolny i górny, tak żeby nam powstała kula. Jeżeli koronka jest bardzo cieniutka, mogą na siebie te kawałki zachodzić. Jeżeli nie chcemy, żeby zachodziły, no to wycinamy tak, żeby po prostu do siebie dotykały. Jeśli kawałki na siebie nachodzą, nie trzeba ich przywiązywać. Jeśli tylko się stykają, to dobrze je chociaż w jednym miejscu przywiązać nitką.
Na koniec całość porządnie smarujemy mieszanką wikolu i ługi. Z takiej drobnej koronki łatwiej jest zrobić bombkę, ale uwaga, bawełniana koronka ładnie się usztywnia ługą i wikolem, natomiast sztuczny materiał gorzej się utrwala wikolem z ługą i należy wtedy dać po prostu jego grubszą warstwę. I zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny, ale często jeżeli tego wikolu było dużo, to może to być troszkę dłużej. Także czekamy, aż kula dokładnie wyschnie i będzie sztywna i twarda. Kiedy bombka jest całkowicie sztywna i twarda, możemy przebić balonik i wyciągnąć go ze środka. Takie bombki z takiej koronki są ażurowe, delikatne, cieniutkie, wyglądają przepięknie ze świecącymi LED-owymi lampkami. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mój pomysł ażurowych, koronkowych bombek Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie lajka. I zapraszam na kolejne filmy z gwiazdkowymi dekoracjami. Na stronie głównej mojego kanału są już dostępne playlisty choinki i bombki z zeszłorocznymi i wcześniejszymi filmami świątecznymi. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych moich filmików, których przed świętami będzie bardzo dużo, zapraszam do subskrybowania kanału.